Czekolada. Jest to wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego, najczęściej z masła kakaowego lub innego tłuszczu roślinnego, środka słodzącego i innych dodatków, a w przypadku czekolady mlecznej także z mleka. Kakaowiec. Bez niego nie byłoby czekolady. Kakaowiec właściwy, Theobroma cacao, to gatunek drzewa rodzącego cenne ziarna, z których produkowane jest kakao. Roślina pochodzi z Ameryki Południowej, dokładnie z górnej Amazonii, ale obecnie uprawiana jest w pasie tropikalnym Ameryki, Azji i Afryki. Dosłowne tłumaczenie łacińskiej nadanej przez Lineusza nazwy oznacza napój bogów, co nawiązuje do prekolumbijskich wierzeń indiańskich o boskiej genezie drzewa. 70% światowych upraw kakao zlokalizowanych jest w czterech krajach Afryki Zachodniej. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej 36% światowej produkcji, w Ganie 20% światowej produkcji, w Nigerii i Kamerunie około 5%. Kraje producenci kakao spoza Afryki to Indonezja 11%, Brazylia i Ekwador po 5%. 90% produkcji to niewielkie rodzinne farmy nieprzekraczające 5 hektarów. Najwięksi producenci kakao na świecie według danych z 2018 roku. Co to jest Fair Trade? Sprawiedliwy handel, międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, firm importerskich i handlowych oraz spółdzielni drobnych producentów w krajach globalnego południa, mający na celu pomoc w rozwoju dla drobnych wytwórców, rolników, rzemieślników, posługując się metodami wypracowanymi przez biznes, tworząc niezależny system handlowy o zasięgu globalnym. Jest to zarazem jeden z nurtów ekonomii społecznej, której naczelną zasadą jest uznanie, iż człowiek jest ważniejszy od zysku. Dlaczego to jest tak ważne? Uprawa kakaowców to źródło utrzymania dla 5,5 miliona rolników i około 40 milionów zatrudnionych na plantacjach pracowników najemnych. Przychody pracowników plantacji uzależnione są od wahań cen na światowej giełdzie oraz od coraz bardziej nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych. Przeciętny rolnik zarabia mniej niż 1 dolara dziennie. Takie dochody pozwalają jedynie na wegetację. Nie ma mowy o inwestowaniu w nowy sprzęt czy naukę metod upraw, które pomogłyby zwiększyć dochody. Do problemów ekonomicznych dochodzą także kwestie społeczne. W sektorze kakaowym codziennością są nierówności płciowe, praca przymusowa, a nawet praca dzieci. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach Fairtrade otrzymują za swoje plony ustaloną cenę minimalną, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji kakao. Ponadto otrzymują premię Fairtrade, która służy m.in. do inwestowania w podnoszenie jakości i wydajności upraw, a częściowo jest przeznaczona na projekty rozwojowe, z których korzystają całe społeczności. Jakie czekolady warto kupować? Czekolada bio. Produkty ekologiczne to płody rolnictwa ekologicznego lub ich przetworzona postać. Całość produkcji odbywa się naturalnymi metodami. W rolnictwie nie używa się środków chemicznych, pasze zwierząt są naturalne, a genetycznie modyfikowane organizmy są zabronione. W procesie produkcji stosuje się także ekologiczne składniki. Przetwórstwo opiera się na metodach mechanicznych, fizycznych lub fermentacyjnych, nigdy chemicznych. UTZ. Certyfikat UTZ RA to globalny program certyfikacji dotyczący upraw kakao, orzechów laskowych, kawy, herbaty czy bananów. Jest potwierdzeniem, że produkty oznaczone logo UTZ RA pochodzą z certyfikowanych plantacji. Plantacje te prowadzone są zgodnie z dobrymi praktykami rolnymi, plantatorzy zaś dbają o zrównoważone metody uprawy oraz o bezpieczeństwo, higienę pracy i racjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim. Rainforest Alliance powstało przede wszystkim, by chronić lasy deszczowe i środowisko i koncentruje się na obszarach, na których jest ono dziś zagrożone. Bada też relacje pomiędzy producentami a środowiskiem, aby były one zrównoważone. Inne certyfikaty: European Vegetarian Union, Soil Association Organic.
Warte podkreślenia jest, że certyfikatów takich nie można kupić. Czy czekolada może być trująca? Dla zwierząt? Tak. Substancją toksyczną zawartą w czekoladzie i kakao jest teobromina. Ma działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy, co wywołuje zaburzenia rytmu serca i układu oddechowego. Czekoladą nie karmimy psów, kotów, królików, koni. Ciekawostki. Pierwszy przypadek czekoladowego szpiegostwa wyszedł na jaw w 1980 roku, kiedy to pracownik jednego z koncernów czekoladowych próbował przemycić sekretne receptury do Związku Radzieckiego, Chin i Arabii Saudyjskiej. Najdroższa na świecie tabliczka kakaowych pyszności została sprzedana w 2001 roku za $687 w czasie pierwszej ekspedycji na Antarktykę. Biała czekolada nie ma w swoim składzie ani grama kakao. Można więc powiedzieć, że tak naprawdę nie jest czekoladą. Czekolada w języku Azteków oznaczała gorzką wodę. Legendarny uwodziciel Casanova używał czekolady jako afrodyzjaku. Z jakim rezultatem? 200 zadowolonych klientek. Czy wiesz, że czekolada zwęża Twoje ubrania? Jedno jest pewne. Bez czekolady życie byłoby zdecydowanie mniej słodkie.